Oddychacie? Ja już tak, ale przez ostatnie dni czułam się jak ryba łapiąca ostatni oddech w nieoczyszczonym akwarium. Mózg mi nie pracował, a tyle przecież było do zrobienia. Jak ja się wytłumaczę zleceniodawcy, że upał? Takie tam dylematy w środowy poranek, ale dziś jest już lepiej, jestem nastawiona na działanie. Dziś też Facebook przypomniał mi jedno wydarzenie. Jak co dzień poszłam na pomost, żeby pstryknąć kilka fot zachodu słońca. Tak, już był podcast o tym, że ktoś rzyga tymi moimi zachodami, ale niech rzyga. Może jak odda całą treść żołądka, to mu będzie lepiej i lżej. No ale wracając do meritum. Poszłam na pomost, stoję, podziwiam, zachwycam się, pstrykam, delektuję. Jak to ja? Kiedy wydawało mi się, że zrobiłam już wszystkie zdjęcia i chciałam wracać do domu, zauważam starszego pana podpierającego się laską, który bardzo powolnym krokiem wchodzi na ten pomost. Kroczek za kroczkiem. Kroczek za kroczkiem. Nagle wyprzedza go jego syn i mówi: chodź, tato, chodź. Ci, którzy wrażliwość mają rozwiniętą na możliwie najwyższym poziomie, już na pewno teraz czują, co się wtedy we mnie wydarzyło. Serce mi się tak wzruszyło, podskoczyło, radością się wypełniło, że czułam się tak, jakby jakieś malutkie wróżki uniosły mnie w tym momencie jak na jakichś niewidzialnych sznureczkach. Szkoda, że nie mogę wam tego zdjęcia teraz pokazać, ale oni tak pięknie tam wyglądali, bo zachód słońca był obłędny, ale jeszcze piękniejszy był właśnie dzięki nim. Jeden młody, wyprostowany, silny, a ten drugi zgarbiony, niższy, wątły. Ale gdyby nie ten wątły, to przecież ten silny by tam nie stał. Przyjechali sobie obejrzeć zachód słońca. To chyba najpiękniejsze uczczenie Dnia Ojca, jakie widziałam. A wielu rzeczy jeszcze nie widziałam. Ale gdybym tak co chwila się tak wzruszała, to nie wiem, jakby się to dla mnie skończyło. Kiedyś troszkę się wzruszeń wstydziłam, bo przecież twarda, silna, zaradna życiowo kobieta, a teraz płaczę gdzie się da. Ale wiem, że łzy niosą oczyszczenie. Dzisiaj taki szczególny dzień, bardzo szczególny. Dzień taty. Niektórzy z nich nadal są, innych już nie ma. Są też tacy, którzy są, ale ich nie ma. Są ojcowie, którzy stracili dzieci, ale zawsze będą je kochać. Są ojcowie, którzy nie potrafią odnaleźć się w tej roli. Nie wiem, jak to jest być ojcem, chociaż w sumie trochę wiem, bo od lat jestem i ojcem, i matką dla mojej córki. Każdy z nas z tym osobistym ojcem ma różne relacje. Niektórych z nas łączą już jedynie wspomnienia, innych rzeczywistość, innych ta bolesna rzeczywistość, ale to też jest coś, co łączy. Tak mi przyszło do głowy, żeby to właśnie dziś porzucić wszelką złość i emocje, jeśli takie się tlą, pokłonić się wszystkim ojcom i podziękować za to, że są, za to, że byli. Ot tak. Taki dziś podcast, całkowicie z głębi serca. I myślę, że inne słowa są już zbędne. Świętujcie, z nimi czy bez nich. A jeśli nie możecie z nimi usiąść, pogadać, napić się piwa czy iść na cmentarz, wyślijcie im dobro prosto z serca. Niech fronie. Halo, tu Bazan.